Codziennie na świecie dochodzi do kradzieży, zaczynając od torebek starszych pań, kończąc na napadach na sklepy czy też banki. Jednak na świecie miały miejsca również napady, do których przygotowania trwały miesiącami, a nawet i latami. Mianowicie chodzi o napady, w których łup został wyceniony na naprawdę grube miliony. Przed wami 5 największych kradzieży w historii. Ukochane Ferrari. Valerio Viccei wyemigrował do Wielkiej Brytanii z Włoch w 1986 roku. Głównym powodem tego były listy gończe, gdyż Włoch był poszukiwany za prawie 50 napadów z bronią w ręku. Jednak w nowej ojczyźnie nie zamierzał zmienić się na lepsze. Razem ze swoimi wspólnikami napadł na bank w jednej z dzielnic z Londynu. Wszystko było wcześniej dokładnie przygotowane, gdyż policja została poinformowana o zdarzeniu dopiero po godzinie od kradzieży. Gang Valeriego splądrował wszystkie sejfy i wyniósł z banku 60 milionów funtów. A po całym zdarzeniu Viccei uciekł do Ameryki Łacińskiej. Jednak po jakimś czasie wrócił do Anglii po swoje ukochane Ferrari, w wyniku czego został złapany przez policję i skazany na 22 lata pozbawienia wolności. W 2000 roku, po wcześniejszym wyjściu z więzienia, został zabity podczas strzelaniny z policją. Idealny napad. Pracownicy banku w Dar es Salaam pewnego ranka, zaczynając pracę, zauważyli, że ktoś ich uprzedził i otworzył wcześniej bank. Jednak nie tylko otworzył za nich drzwi, ale również okradł cały skarbiec, wynosząc z banku prawie 282 miliony dolarów. Za sprawą najprawdopodobniej stało 3 strażników banku oraz lokalna policja. Co ciekawe, sprawa nigdy nie została postawiona przed sądem i żadne pieniądze nie zostały odzyskane, a sam napad zyskał zaskakująco mały zasięg medialny. Dzieła sztuki. Dwaj mężczyźni, ubrani jak policjanci, przekonali 2 niedoświadczonych ochroniarzy w Muzeum Gardnera, że muszą zająć się nagłą sprawą związaną z tym muzeum. Oczywiście zostali wpuszczeni do środka, a chwilę później skuli ochroniarzy i zostawili w piwnicy. Następnie przez 81 minut wybrali 12 dzieł sztuki wartych 300 milionów dolarów i wywieźli je z muzeum. W 1994 roku złożono ofertę przebranym policjantom, że zostaną zwolnieni z zarzutów oraz otrzymają ponad 2 miliony dolarów, jeśli oddadzą skradzione obrazy. Jednak złodzieje nigdy się nie ujawnili. Grupa terrorystyczna. W latach 70. pojawiła się OWP, grupa terrorystyczna kierowana przez Yasira Arafata, której celem było wykreowanie ojczyzny dla Palestyńczyków. Byli w stanie wojny, a jak wiadomo, wojna kosztuje. OWP włamała się do kilkunastu banków, z których największych był brytyjski Bank Bliskiego Wschodu. Wynieśli z niego 100 milionów dolarów, przeliczając na dzisiejsze pieniądze. Grupa uderzyła w ścianę banku, który był dzielony z kościołem katolickim w sąsiedztwie. Z pomocą korsykańskich ślusarzy otworzyli skarbiec i splądrowali jego zawartość w ciągu 2 dni. Miliard dolarów. Saddam Hussein traktował Irak jako osobiste lenno, więc nie jest zaskoczeniem, że stwierdził, że Centralny Bank Iraku jest jego osobistym kontem bankowym. Jego syn wraz ze swoim wspólnikiem o 4 nad ranem nadzorował ładunek pieniędzy do 3 ciężarówek. Wszystko miało miejsce kilkanaście godzin przed zbombardowaniem Iraku. Cała akcja trwała około 2 godzin, jednak nie uszło im to na sucho. Saddam Hussein jakiś czas później został znaleziony w dziurze w ziemi, a jego syn został rozstrzelony przez siły amerykańskie. Ponad 650 milionów dolarów zostało odnalezione w ścianach jednego z pałaców Husajna, natomiast pozostałe 350 milionów uważa się za spalone, gdyż ślad po nich zaginął. Na tym kończymy ten odcinek. Mam dla was również dzisiaj wyzwanie. Dobijcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę, a jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to zróbcie to koniecznie, zaznaczając przy tym dzwoneczek. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć!